Dzień dobry Państwu. Miło nam Państwa gościć na webinarium dotyczącym produkcji bylin wiosennych. Nazywam się Ilona Stelmasiewicz, reprezentuję wydawnictwo Plant Press, które jest organizatorem tego spotkania. Wydawcą dwumiesięcznika Szkółkarstwo, dedykowanego producentom roślinozdobnym i architektom krajobrazu oraz właścicielem portalu szkolkarstwo.pl. Witam serdecznie naszych dzisiejszych prelegentów, Adama Frycę z firmy Florenzis, dostawcę materiału wyjściowego, m.in. bylin i roślin balkonowo-rabatowych, oraz Piotra Chmielowca z firmy ICL Polska, która dostarcza na rynek nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych z serii Osmokot oraz nawozy rozpuszczalne Peters Professional i Universal. Witamy serdecznie. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło produkcji bylin wiosennych. Najczęściej uprawiane gatunki to żagwiny, floks szydlasty, skalnica arensa i ubiorek wiecznie zielony. Oczywiście ta pula jest większa, ale takie główne to są właśnie te wymienione. Ta grupa roślin ma wiele zalet. Mogą one być produkowane bez ogrzewania, także początkowo na kontenerowni, więc nie rywalizują, nie konkurują o powierzchnię uprawową na przykład z chryzantemami. Łatwo jest zoptymalizować ich produkcję. Mają stosunkowo duże okno sprzedażowe i zwiększają przede wszystkim wiosenne portfolio gospodarstwa kwiaciarskiego. Nasi goście opowiedzą dzisiaj zarówno o asortymencie, jak i o zaleceniach uprawy tych roślin ze szczególnym naciskiem na nawożenie. Po wystąpieniu nasi goście odpowiedzą na pytania, do których zadawania zachęcamy. Będą one widoczne po prezentacji. Oddaję zatem głos Adamowi i życzę dobrego odbioru. Dziękuję bardzo. Nazywam się Adam Fryca, pracuję w firmie Florenzis od 20 kilku lat. Pracuję na stanowisku przedstawiciela handlowego, więc jakby asortyment mam opanowany na bieżąco, łącznie z nowościami i asortymentem wprowadzonym takim typowo testowym. Po części, w dużej części już pani Ilona wprowadziła tu Państwa w całe zagadnienie bylin wczesnowiosennych, które rzeczywiście umożliwiają zwiększenie portfolio firmy i wprowadzenie innych asortymentów jako konkurencji do produkcji bratka lub nie tyle konkurencji, a wprost zamiennika do produkcji bratka, szczególnie na terenach, gdzie tego bratka i prymuli jest produkowane sporo, gdzie są problemy ze sprzedażą. Jak wspominała pani Ilona, są to rośliny, które dają duże możliwości w postaci produkcji bez ogrzewania, więc wychodzą stosunkowo tanio kosztowo. Można tą produkcję prowadzić na kontenerowni, początkowo z wstawieniem tych roślin do obiektów już po chryzantemie, ale spotykam się też coraz częściej z próbą produkcji takich bylin, nie wszystkich oczywiście, gatunków bezpośrednio na kontenerowni, co jeszcze bardziej obniża koszty, ponieważ nie ma konieczności wstawiania tych bylin po chryzantemie do obiektów, więc znowu nie konkurujemy o powierzchnię z innymi roślinami. Tutaj ze względu na podobne warunki tych bylin, wymagania pokarmowe, terminy kwitnienia i wymagania, jeśli chodzi o doniczkę, jest łatwo o unifikację tej produkcji i ustalenie całego segmentu z odpowiednio dobranych bylin w tym asortymencie. Dużym plusem jest to, że szczególnie duzi klienci mogą stworzyć dobrą, dużą ofertę dla klientów swoich odbiorców hurtowych i sieciowych. No i jednym z ważniejszych cech dla tej grupy asortymentowej jest to, że ma ona naprawdę spore okno sprzedażowe, sięgające 4-6 tygodni, czasami nawet dłużej, w zależności od przebiegu pogody. I to okno trafia na końcówkę sprzedaży wszystkich roślin dwuletnich typu bratek, prymula, a jeszcze przed początkiem sprzedaży rabatówki. To, o czym powiedziałem, do całej tej grupy zaliczamy wszystkie byliny kwitnące w okresie od marca do maja. Ta unifikacja doniczki dotyczy najczęściej uprawy w doniczce 10,5, 11, 12. Oczywiście jest możliwość produkcji w doniczkach większych, ale trzeba się wówczas zastanowić, jakiego towaru oczekuje producent i komu ten asortyment będzie na końcu cyklu produkcyjnego dedykowany. Cykl produkcyjny dla większości z tych gatunków to uprawa w cyklu oczywiście dwuletnim z przezimowaniem.
tak aby kwitnienie następowało w tym okresie właśnie marca, od marca do maja. Celem uprawy jest urozmaicenie i uzupełnienie asortymentu, tak aby stworzyć sobie w portfolio firmy konkurencję dla, czy alternatywę dla bratków i prymuli. Przejdźmy może dalej. Zalety uprawowe samego całego segmentu bylin wczesnowiosennych to możliwość planowania uprawy poza głównymi terminami. Tu mam na myśli szczególnie rozłożenie sobie cyklu pracy, szczególnie teraz w tej dobie, kiedy mamy często problemy z doborem pracowników. Większość tych bylin sadzi się jeszcze przed bratkiem lub po bratku lub nawet po prymuli, w zależności od tego, w jakim cyklu ogrodnicy te byliny uprawiają. I podobnie jest na wiosnę z pakowaniem. One lekko mijają się z okresem sprzedaży bratka i prymuli, w związku z czym nadal mamy cały zakres prac dla swoich pracowników. To, co powiedziałem wcześniej, możliwość uprawy całkowicie na zimno z włączeniem nawet uprawy na kontenerowni bez wnoszenia do obiektu, co pokażę później na kolejnych slajdach. Zwiększenie asortymentu i konkurencyjności, jeśli chodzi o sprzedaż na giełdzie. W zależności od rejonu Polski, w którym Państwo mieszkają oczywiście, bo są na rejony, w których te byliny nie są jakoś bardzo rozpowszechnione, więc można to portfolio w firmie sobie poszerzyć. Duże okno sprzedażowe, czyli to, o czym już mówiliśmy, łatwość planowania i pakowania na etapie sprzedaży. Przy dobrze dobranym asortymencie można zaplanować tą produkcję w ten sposób, że już dla docelowego klienta pakuje się całe zestawy wózków złożone z maksymalnie 4-5 gatunków, co ułatwia nie tylko skraca czas pracy, ale i ułatwia zbudowanie oferty dla docelowego klienta. No i ze względu na łatwość, na bardzo podobne wymagania nawozowe, podłożowe i podatność na choroby, można ujednolicić bardzo mocno tą produkcję. Do tych asortymentów należy z grubsza licząc, myślę, że w tej chwili w Polsce regularnie uprawianych jakieś 12, 13, może 15 gatunków, tutaj najróżniejszych. Są tu oczywiście orliki, są gęsiówki, są oczywiście żagwiny, armerie, goździki, sasanki, można by tu długo wymieniać. Ja natomiast skupię się na trzech podstawowych, czyli żagwinie, floksie i skalnicy, pozostawiając taki na koniec taki troszeczkę smaczek, o którym kiedyś już wspominałem w rozmowach z wieloma ogrodnikami, ponieważ kilka lat temu goździki nie występowały w takiej obfitości odmian i gatunków na rynku, a w tej chwili te odmiany stały się naprawdę bardzo dobre z możliwością zimowania bezpośrednio na kontenerowni. Jedyna różnica w stosunku do podstawowego gatunku jest taka, że jest przesunięty czas kwitnienia, bo jednak większość podstawowych goździków kwitnie w tej chwili w okresie od początku do końca maja. Taką jedną z podstawowych gatunków w tej chwili uprawianych na rynku ze zmiennym powodzeniem, ze względu na też duże wymagania tej rośliny, jest żagwin. Wszyscy Państwo na pewno znają bardzo dobrze tą roślinę. To roślina tworząca takie rozległe kobierce, sięgające 10-12 cm wysokości, tworząca wprost poduchy na doniczce i później też na skalniakach w ogrodach Waszych klientów. Najważniejsze, jedną z najważniejszych informacji takich podstawowych dotyczących samego gatunku jest to, że należy ona do rodziny kapustowatych. To powoduje jej, implikuje jej duże wymagania pokarmowe w samym cyklu produkcyjnym, o czym też będę za chwilę wspominał. Podstawowe cele hodowlane w przypadku żagwinu, które zakłada sobie chyba każda firma we Florencji, również stawiamy na to największy nacisk, jest wyrównanie serii w całym spektrum kolorów. Dla amatorów oczywiście nie ma to takiego znaczenia, ponieważ to, czy kolor biały, tak samo jak fioletowy, nie ma kompletnie tam wpływu na to, jak to wygląda w ogrodzie. Natomiast dla producentów, im bardziej wyspecjalizowani, tym większe znaczenie ma to, jakie odchylenia w terminie kwitnienia i w pokroju ma dany kolor w całej serii. Dlatego cały czas staramy się o ulepszenie tych serii i wyrównanie ich na tyle dokładnie, aby to kwitnienie przebiegało dokładnie w zaplanowanym czasie. Oczywiście też jednym z celów hodowlanych jest tworzenie nowych kolorów i wczesność kwitnienia. W tej chwili najbardziej rozpoznawalną odmianą na rynku jest Kitty Blue, która jest zwarta, mrozoodporna, ma oczywiście duże kwiaty, ale ze względu na pokrój, swoją zwartość lekko biega od
serii standardowych, w związku z czym trudno dopasować inne linie genetyczne do produkcji równolegle z Kiki. W tej chwili, w mojej ocenie, najlepszą serią na rynku jest Florado, wprowadzone kilka lat temu przez Florensis i regularnie ulepszane. Florado składa się z 5 kolorów, które cechuje wczesność, wyrównany pokrój, co daje możliwość łatwości planowania produkcji. My również oceniamy po swojej stronie dobór linii genetycznych, dopuszczając kolejną linię, kolejny kolor do takiej serii, ponieważ umożliwia nam to zagwarantowanie Państwu powtarzalności jakości sadzonek. Nasi odbiorcy tego nie widzą jakby w produkcji, natomiast w efekcie końcowym zmierzamy do tego, aby z dostawy na dostawę i z roku na rok dostarczać takiej samej jakości towar. Umożliwia nam to też własna hodowla w Quedlinburgu, dlatego że tą hodowlę prowadzimy, ponieważ Florensis jest firmą, której siedziba jest w Holandii, natomiast samą hodowlę prowadzimy stricte w Quedlinburgu, czyli w środkowych, nawet bardziej wschodnich Niemczech, tak aby ona klimatycznie były te odmiany dopasowane bardziej też do naszego rynku, stąd ich wysoka mrozoodporność. Ta hodowla umożliwia nam też kontrolę wartości licencji, dzięki czemu wartość samej sadzonki z licencją może być na, myślę, że bardzo konkurencyjnym poziomie na rynku. W tej chwili w samej serii Florado jest 5 kolorów. Oczywiście w warunkach polskich sprzedają się zawsze te najbardziej jaskrawe. Tutaj są kolejne 2 kolory, bardzo ładny biały, ale ponieważ całość hodowli cały czas postępuje, to co roku wprowadzamy nowe. Tutaj jest na ostatnim zdjęciu pokazany ostatni nasz nabytek, który będzie testowany w tym roku w Holandii, w Niemczech i pewnie też u wielu klientów w Polsce jako forma testowa przedkomercyjna, więc zapraszam, jeśli Państwo mają produkcję ogrodniczą, do testowania nowych odmian. Tak wyglądają testy porównawcze w serii Florado po naszej stronie, czyli stricte w produkcji już przed komercyjnym wprowadzeniem odmian. To jest to, o czym mówiłem, czyli kładziemy nacisk na wyrównanie pokrojowe i czasu kwitnienia. Tu nawet to dokładnie widać. Przedostatni kolor w postaci Rose Red jest delikatnie spóźniony i cały czas w hodowli szukamy jego zamiennika, tak aby wszystkie kolory kwitły jednocześnie. Zalecenia uprawowe do obiekty. Z tych 3 gatunków, które wymieniłem, to jest jeden z trudniejszych. Wydaje się potencjalnie, że jest prosty, bo przecież sobie radzi spokojnie na skaniaku. Natomiast ze względu na swoje duże wymagania pokarmowe sprawia bardzo dużo problemów, chyba najwięcej z tych 3 gatunków, o których będziemy mówić. Ważny jest termin sadzenia, zależny od miejsca uprawy, sposobu zimowania i części Polski. Ja będę mówił o terminach oczywiście z perspektywy północy Polski, bo za taki teren odpowiadam, ale średnio żagwin zalecamy sadzić między terminami, między tygodniem 33, 35, a 37, a przy produkcji w obiektach nawet w tygodniu 39. Ten żagwin spokojnie można posadzić. Sadzą go oczywiście na doniczkę 11, 12. Można oczywiście to nasadzenie robić w doniczce 13, 14, ale wtedy będzie to już taki produkt bardziej premium i trzeba zdecydować, do jakiego klienta będzie on dedykowany. Wymagania podłożowe, substrat torfowy, standardowy, pH 5, 8, 6,5. Natomiast niezmiernie ważne jest tu nawożenie. Ja tutaj opieram się generalnie na nawozach ICL-u, nie z przypadku, ICL-u, nie z przypadku, ale dlatego, że uważam, że firma ma najbardziej dobrze dobrany asortyment nawozowy stricte do ogrodnictwa kwiatowego. Ja zalecam Osmokoto HEK 5-6-miesięczny, dawka może i duża, w granicach 4 kg. Jeśli chcą Państwo mieć święty spokój, przy czym należy zaznaczyć jedną rzecz, ten tak zwany święty spokój jest tylko pozorny, bo przecież przy dużej dawce osmokotu należy liczyć się z tym, że w warunkach wczesnej wiosny, przy dużym nasłonecznieniu, kiedy będzie rosła temperatura, nie do końca będą Państwo panować nad wzrostem tego żagwinu. Więc w mojej ocenie i z doświadczenia wiem, że najlepiej tą dawkę skorygować do mniej więcej poziomu 2-2,5 kg, maksymalnie 3, i uzupełnić nawożenie w postaci fertygacji, czyli nawożenie w podlewaniu jesiennego i wiosennego. Z takich rzeczy w nawożeniu już w postaci fertygacji kilka ważnych, takich pomijanych często przez ogrodników. Pierwsze, proszę nie oszczędzać na nawozach fosforowych, wysokofosforowych po posadzeniu roślin. Te
i nie czekać z podlewaniem, po pierwszym podlewaniem samowonu. Od razu, od samego początku ja zalecam swoim klientom podlewanie nawozami wysokofosforowymi, jedno, dwukrotne w takiej dawce 0,1%, 0,15%, w zależności od doświadczeń, dlatego że to naprawdę przyspiesza przekorzenianie. Później zalecane jest oczywiście nawożenie standardowe, wegetatywne, żeby ten szakwin nabudował masę zieloną. Natomiast, co ważne, zalecam prowadzić te nawożenie w taki sposób, aby rośliny, szczególnie w przypadku żagwina, przykryły do zimy maksymalnie 60-80% powierzchni doniczki. Z prostej przyczyny. Jeżeli doprowadzą Państwo do przerośnięcia bylin częstowiosennych, to byliny przerośnięte dużo gorzej zimują, są znacznie bardziej podatne na choroby grzybowe. To tak zwane łysienie plackowate na samej górze roślin dokładnie z tego wynika. Duża roślina nie jest w stanie przy tak małej doniczce wykarmić wszystkich, całej swojej masy zielonej. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że akurat żagwin bardzo reaguje na braki fosforu, a szczególnie potasu. Nawet tu na zdjęciu widać dokładnie te żółte przebarwienia. To jest dokładnie brak potasu, czyli wycofywanie go ze starych liści. Jeden ze sposobów przeciwdziałania jest dodatkowe nawożenie dawkami potasu w okresie już grudnia, a nawet stycznia, jeśli ta ziemia jeszcze nie jest zmarznięta, w postaci nawozów lub bardzo wysoko potasowych, gotowych mieszanek, lub też, jeśli uznają Państwo, że roślina jest wystarczająco narośnięta i gotowa do zimy, tak tutaj przykrywa powiedzmy 80% doniczki, zastosowaniem na przykład czysto składnikowego siarczanu potasu w stężeniu 0,2%. To powoduje podniesienie oczywiście zasolenia w doniczce, ale też powoduje, że ten potas nie jest tak łatwo wycofywany, w związku z czym na początkowym stadium tego żółknięcia starszych liści jesteśmy w stanie to cofnąć. I zdecydowanie poprawia to zdrowotność całej rośliny. Można oczywiście skadać żagwin, jeżeli jest przerośnięty, natomiast należy tą produkcję dopasować tak terminami i w taki sposób ją nawozić, aby przykrywała ten żagwin powiedzmy do 80% doniczki. Proszę się nie stresować, że on jest za mały. On jest wystarczający, on spokojnie dorośnie i przykryje całą doniczkę na wiosnę, ale będzie wtedy rzeczywiście w pierwszej klasie jakościowej. Tak wygląda produkcja żagwinu. To już jest jakiś termin wiosenny, z tego co pamiętam, u jednego z klientów, bo są to po kolorze tych roślin i już po wznowionym wzroście, a po lewej stronie tak powinna wyglądać sezonka żagwinu dostarczana przez profesjonalnego dostawcę. To też jest jedna z bardziej ważnych cech. Planując produkcję bylin częstowiosennych, należy naprawdę oprzeć się na firmie, która gwarantuje Państwu dobry, powtarzalny jakościowo i odmianowo materiał wyjściowy, ale też i serwis, dlatego że tu jest naprawdę duża możliwość popełnienia drobnych błędów. No a jak wiemy, w tej chwili nie stać się nas praktycznie na to, żeby tracić dodatkowe pieniądze na produkcję, która się nie sprzeda albo będzie nie taka jakościowa, jakościowo, jak i Państwo oczekują. To jest przykład, jak Florado zimuje w naszych warunkach, to jest akurat warunki północnej Polski. Zima 2021, czyli ta silniejsza sprzed 2 lat, kiedy tam mrozy utrzymywały się 6 do 7 tygodni, przynajmniej na północy Polski. Typowo pod śniegiem, bez praktycznie żadnej okrywy. Drugim gatunkiem, który chciałem mówić, jest płomyk szydlasty, czyli Phlox subulata. To też roślina darniowa, tworząca zwarte, niskie, poduchowate kobierce. Gatunek z rośliny wielosiłowatych. Pochodzenie? Ameryka Północna. I tu ważna informacja, rośnie na suchych, otwartych, piaszczystych terenach. To znowu będzie implikować jego wymagania uprawowe. Cele hodowlane bardzo podobne, czyli nowe kolory przy zachowaniu cech całej serii, czyli wyrównaniu w całym spektrum kolorów i wczesności kwitnienia. Najbardziej rozpoznawaną serią, którą wszyscy Państwo na pewno kojarzą, jest McDaniels, rośliny, odmiana bardzo płasko rosnąca na doniczce, o trochę może za dużym wigorze, ale o dużych ciemnoróżowych kwiatach, natomiast z jedną podstawową wadą, późno kwitnąca. Na północy Polski w tym roku jeszcze nie widziałem ani egzemplarza kwitnącego. A jesteśmy w drugiej połowie sprzedaży bylin częstowiosennych, co troszeczkę eliminuje taką odmianę z rynku. W mojej ocenie najlepszą odmianą w tej chwili na rynku jest Fabulous. To też jest seria odmianowa wprowadzana przez Florenzis. W tej chwili 6 kolorów. Niezmiernie trudno dopasowuje się nowe kolory, dlatego że Phlox jest dużo trudniejszy w hodowli.
i dużo trudniej dopasować, nawet jeśli mamy w testach wewnętrznych świetny kolor, dużo trudniej dopasować, żeby on był też świetny pokrojowo i w odpowiedniej wczesności, aby pasował do całej serii. To wyrównanie daje, tak jak powiedziałem, łatwość planowania produkcji później też u Państwa, ale też umożliwia nam oferowanie Wam powtarzalnej jakości setonek z roku na rok, ale też i z dostawy na dostawę. I tu również hodowla nowych odmian jest w Kłodzienburgu, czyli ten Phlox zachowuje pełną mrozoodporność. My w pełni świadomie unikamy w hodowli Phloxa subulaty tych odmian tak zwanych mieszańcowych, czyli dolewów krwi, że tak powiem, innych gatunków, dlatego że czasami dość często te odmiany są znacznie mniej mrozoodporne i niestety okazuje się, że zmuszają już naszych klientów w tym momencie do produkcji w obiektach albo z lekkim ogrzewaniem, albo w ogóle na ciepło. Tak wyglądają kolejne kolory w całej serii. Kolorów, jak mówiłem, w tej chwili jest 6. Wszystkie są w miarę gęste pokrojowo. To, co przedstawiam na tych zdjęciach, to są oczywiście doniczki 12 robione z jednej sadzonki, z sadzenia jesiennego. Tu też jest dokładnie taki Phlox Fabulous White. To jest jedna sadzonka posadzona bez uszczykiwania, dlatego że Florenzis dostarcza sadzonkę po uszczyknięciu, która nie wymaga już dalszego uszczykiwania. To się samo z siebie krzewi. Mówię o tym świadomie, dlatego że na rynku można też spotkać oczywiście oferty, gdzie jest sadzonka tańsza, ale nie jest przycięta przez firmę, w związku z czym wymusza to na producentach dodatkowe uszczykiwanie i zwiększa koszty produkcji. Tak wyglądają testy porównawcze po naszej stronie we Phloxie Subulacie. Tu jeden z nowych kolorów, ciemny róż też z dużym kwiatem, który w tej chwili wydaje nam się, że pasuje do całości serii. Zalecenia, jeśli chodzi o Phlox. Na zdjęciu jest przedstawiony Phlox, który w mojej ocenie odpowiada wielkości, którą ja oczekuję przed zimą, czyli przed typowym zimowaniem i wejściem w stan spoczynku. To jest akurat Fabulous White. W przypadku Phloxa ta wielkość do zimowania to powinno być mniej więcej 80-100% do 100% pokrycia doniczki, dlatego że Phlox sam z siebie rośnie wolniej. Termin sadzenia. W przypadku północnej Polski to są terminy 31-33 tydzień roku. Południe polskie myślę, że może sobie pozwolić na terminy 33-35, pewnie z obiektów, z bloków tunelowych z podwójną folią może to być nawet tydzień 37 i też pewnie da radę. Tu już kwestia jakby doświadczenia klienta i znajomości jego obiektów, wystawienia na słońce i tego, jak rośliny się w tych obiektach zachowują. Zalecana doniczka bardzo podobnie, 11-12 cm. Substrat torfowy również podobnie, co pozwala na tą unifikację, o której mówiliśmy, czyli 5,8 do 6,5. Bardzo podobne nawożenie, też z propozycją jednak korekty nawożenia do poziomu 50-75% dawki osmokotu, czyli do poziomu mniej więcej 2-2,5 g na metr sześcienny, ale daje to Państwu możliwość zapanowania później nad jego wzrostem i kontrolowania jego wzrostu też do zimy. Tu trudnością jest kontrolowanie tak naprawdę niedoborów składników, bo o ile w żagwinie te niedobory widać i to widać je powiedzmy w miarę szybko, o tyle we Phloxie, ale również i w skalnicy, o której będę za chwilę mówił, tych niedoborów praktycznie nie widać. W związku z czym ja polecam nie rozdzielać Phloxa, skalnicy i żagwina, tylko nawozić je tym samym schematem. Dokładnie, żeby ani sobie nie utrudniać pracy, ale też uniknąć niedoborów, ponieważ one są zbyt późno widoczne i trudno je, te braki nawozowe się uzupełnia. Możliwe jest oczywiście skalanie, ale to samo co przy żagwinie. Robić, produkować to z takich terminów i z takim nawożeniem, aby nie musieli Państwo używać skarlaczy. Tu jest we wszystkich trzech przypadkach będzie wymieniony Beninę Alar w takim stężeniu. Dobre efekty też daje paklobutrazol zawarty na przykład w Bonzi, ale mówię, jeszcze raz powtarzam, starać się posadzić to z takich terminów i tak nawozić, aby do zimy przykrywały one te 80% doniczek, a wtedy nie będzie konieczne skadanie i jakość roślin będzie rzeczywiście pierwszorzędna. Ważną rzeczą w przypadku Phloxa unikać nadmiaru wody w uprawie i zastoisk wody zimą, szczególnie na kontenerowni. Dlatego, że Phlox, to jest to, o czym mówiłem na początku, pochodzi ze stanowisk suchych naturalnie
i tej nadmiaru wody nie znosi. Do tego ma bardzo błoskowaty system korzeniowy, bardzo wiotki i w momencie, kiedy jest w stanie spoczynku, on tej wody nie pobiera, system korzeniowy ma podatność na zagniwanie. On w tych warunkach, kiedy jest nadmiar wody, jest bardzo łatwo później porażany przez grzyby z rodzaju Diawelopsis, które powodują zamieranie całych roślin. Nie będzie widać tego zimą, to dopiero widać na wiosnę, zaczynając od fioletowienia pędów i zamierają całe rośliny. Więc to jest taka naprawdę ważna rzecz, jeśli chodzi o produkcję floxa. Tak wygląda produkcja floxa w obiekcie, to jest akurat Fabulous White po prawej stronie. Zdjęcie chyba z zeszłego roku, ale z okresu jakiegoś takiego styczniowo-lutowego, z tego co pamiętam. No i tak powinna wyglądać sadzonka floxa, czyli maksymalnie te 3 do 4 cm i uszczypnięta z wyraźnymi odbiciami bocznymi. I to, o czym wcześniej mówiłem, podlewamy z czułością i z głową. Akurat w przypadku floxa ma to naprawdę decydujące znaczenie. Te końcówki pędów, które tak zamierają w charakterystyczny sposób, to właśnie nadmiar wody zimą, szczególnie na kontenerowni. Można to oczywiście lekko zniwelować, stosując takie, tam widać na zdjęciu, takie kratki produkcyjne, w których ten floks ustawiany nie do końca dotyka maty produkcyjnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, stosując doniczkę z taką lekką nóżką pod spodem. To też umożliwia podniesienie systemu korzeniowego trochę wyżej. Ale to już jakby doradzą Państwu nasi pracownicy, chłopacy, którzy dokładnie wiedzą, jak tą produkcję floxa prowadzić na kontenerowni. Trzecim gatunkiem jest skalnica arenca, czyli saksifraga, też roślina poduszkowa, hameofit, tworzący wypukłe i zwarte sztywne poduszki, składające się z pojedynczych, rozkrzewionych rozet liściowych. Te poduszki osiągają wysokość między 10-15 cm. To jest mieszaniec, jako jeden z niewielu bylin w tym segmencie. Mieszaniec powstały z skrzyżowania różnych gatunków już bardzo wiele lat temu, krzyżowany przez niemieckiego botanika, biologa, ogrodnika, przez pana Arenca. Należy do roślin skalnicowatych. To znowu będzie implikacje powodowały, jeśli chodzi o uprawę, dlatego że ta cała rodzina pochodzi z terenów bardzo ubogich, więc ta sama roślina nie ma jakichś dużych wymagań, jeśli chodzi o nawożenie, natomiast też nie przepada za nadmiarem wody. Celem hodowlanym są serie kolorów o różnych poziomach wczesności. W przeciwieństwie do floxa i żagwinu, w przypadku skalnicy jest możliwość tworzenia poszczególnych serii jako segmentów, dzięki którym możemy sterować kwitnieniem na różne terminy. Celem też jest wyrównanie serii w całym spektrum kolorów i oczywiście same nowe kolory. Ze starych odmian na pewno Państwo kojarzą odmiany w typie Peter Pan, Pixie White, Pixie Rose. To są odmiany bardzo zwarte. Jeżeli są samodzielnie uprawę, są świetne, ponieważ nadają się bardzo na późny termin, nawet na kwietnie majowe. Natomiast praktycznie nie nadają się do profesjonalnych ogrodnictw, dlatego że trudno prowadzi się równorzędną produkcję tych odmian. Najpełniejsza oferta na rynku w tej chwili we Florencji obejmuje 3 podstawowe serie, w której każde kwitnienie przypada na nieco inny okres. One się oczywiście zazębiają i w zależności od tego, w jakich warunkach i miejscu uprawy ta uprawa jest prowadzona, można ją przesunąć o 2 do 3 tygodni, przyspieszyć lub opóźnić. Pierwszą, najszybciej kwitnącą serią jest Ice Color, to są 3 kolory, kwitnienie połowa lutego, połowa marca. Mówię to oczywiście z perspektywy północy Polski, więc zakładam, że na południu pewnie ta sama seria odmianowa będzie kwitła w tych samych warunkach już od początku lutego. Pytanie, czy taką wczesną serię Państwo potrzebują, bo tu też na to należy zwrócić uwagę, szczególnie przy skalnicy. Czasami odmiany dedykowane nam, czy przywożone z Holandii, hodowane w warunkach holenderskich stricte, reklamowane jako super rewelacyjnie wczesne, tak nie do końca trafiają w nasz rynek, dlatego że ich kwitnienie jest na tyle wczesne, że przestrzeliwują tak naprawdę swoją ofertę i wykwitają w momencie, kiedy tak de facto nie ma jeszcze na rynku nawet zapotrzebowania i zapytań o ten asortyment. Drugą serią w kolejności kwitnienia jest Marto, tu jest 5 kolorów, kwitnienie jest standardowo, przypada mniej więcej na marzec. I trzecią jest Pixie Pan, to są 2 kolory, to jest seria stosunkowo już najpóźniejsza, ale i tak wcześniejsza niż odmiany te standardowe spotykane na rynku, bardzo tradycyjne. Ice Colors, 3 kolory, tak jak powiedziałem, bardzo wczesna,
łatwa do planowania produkcji, powtarzalna w jakości sadzonek. My nadal szukamy w całej tej serii kolejnych kolorów, bo brakuje nam jeszcze tutaj wyraźnego różu. Natomiast sama seria już jest bardzo wyrównana i wdzięcznie wychodzi u klientów. Ta sama hodowla, też Quedlinburg, też Niemcy, co daje nam pełną rozodporność. To widać w skalnicy dokładnie po tym, ponieważ skalnice, które dostarcza Florensis, mają charakterystycznie mniejsze rozety liściowe, co powoduje, że nawet przy uprawie bezpośrednio na kontenerowni one nie mają problemu kompletnie z zimowaniem. To jest raz, dwa, w warunkach nawet wystawienia, czyli takiej wersji kombinowanej produkcyjnie, że Państwo na przykład mają produkcję zimą w zimnym kompletnie obiekcie, ale na początku marca czy na końcówce lutego, jeśli same rośliny nie będą rozhartowane, zamierzają Państwo wystawić je na kontenerownię, oczywiście temperatura początkowo przynajmniej plusowa, żeby się zaaklimatyzowały, te rozety nie będą fioletowiały, nie będą robiły się takie ciemno, charakterystycznie ciemnoryżowe, dlatego że są w pełni mrozoodporne. Tak wyglądają testy w obrębie Ice Colors. Te trzy kolory, o których powiedziałem, tu jest, pojawił się nowy kolor, nie widać może tego na zdjęciu, taki bardziej cytrynowy lime. Kolejne są już w hodowli, ale tak jak mówiłem, w przypadku wcześniejszych gatunków nie wszystkie pasują do wyrównanej całości serii. Seria Marto, chyba w tej chwili jedna z najbardziej uniwersalnych, średnio wczesna, duże spektrum kolorów, bardzo wyrównana, o tych samych właściwościach co Ice Colors, czyli też te drobniejsze rozety liściowe, nadające się do uprawy również na kontenerowni kompletnie bez okrycia. No i to już spektrum kolorów jest znacznie większe. Są dwa odcienie różu. Te zdjęcia są autentyczne, one rzeczywiście tak wyglądają. Ja tutaj gdzieś mam nawet gotowe rośliny do pokazania od swoich klientów. Tak to dokładnie wygląda. Bardzo ładny czerwony, bardzo ładny róż, bardzo ładny picotillet, ten dwubarwny. Wyrównane kwitnienie. Mniej więcej w jednym czasie są w stanie te wszystkie pięć kolorów zakwitnąć. No i cóż, cały czas tworzymy nowe kolory, więc myślę, że będziemy Państwa w stanie zaskoczyć jeszcze niejednokrotnie. Tak wyglądają testy w obrębie Marto. Tu już wystawione pojedyncze jakby egzemplarze dla sprawdzenia samego tempa kwitnienia. Widać, że cała seria jest bardzo wyrównana, jeśli chodzi o kwitnienie. To umożliwia nawet wśród klientów pakowanie takich roślin na giełdę, bo nie ma problemu z tym, że biały kwitnie dwa tygodnie później. Tutaj kwitnie wszystko mniej więcej w tym samym czasie. Ostatnią serią z całego tego asortymentu hodowanego w Quedlinburgu jest Pixie Pan. Tu są dwa kolory. Tu jest nam trudniej dopasować nowe kolory. Też jest to seria średnio późna, tak jak mówiłem, dwa kolory, przy czym tu nie jest jeden z najładniejszych czerwonych chyba na rynku, jaki znam, zresztą to są opinie moich klientów, naszych klientów. Nieco bardziej zwarty Apple Blossom, chociaż ja mam tutaj dwa egzemplarze przywiezione wczoraj od klienta. Widać, że ten Apple Blossom jest trochę bardziej zwarty, ale to nie przeszkadza, żeby je pakować razem. To jest uprawa typowo z północy Polski. Wczoraj przywiozłem to od jednego z najlepszych producentów chyba w tej chwili prosto z kontenerowni. Kompletnie całą zimę na kontenerowni bez przykrycia te rośliny rosły. Ważne zalecenie, jeśli chodzi o uprawę samej skalnicy. Tu na zdjęciu obok pokazane są rośliny już na lekkim, tak naprawdę przedwiośniu. One do zimy mogą być nawet minimalnie mniejsze, ale to już zostawiam ocenie jakby Państwa, bo co roku należy robić korekty drobne w produkcji, więc jeżeli będą rośliny w jednym roku trochę za bardzo przerośnięte, to w kolejnym należy je posadzić z lekkim opóźnieniem, powiedzmy tydzień do dwóch tygodni później. I tu w zależności od miejsca uprawy i sposobu zimowania, ale głównie też od części Polski. Zalecana doniczka, 11-12. Substrat torfowy, dokładnie to samo, 5, 8, 6,5 jeśli chodzi o pH i bardzo podobne nawożenie. Też na nawożenie na poziomie, ja zalecam 50-75% dawki, czyli 2,5–3 kg na metr sześcienny i późniejsze uzupełnianie w postaci fertygacji, czyli nawozami gotowymi, mieszankami w postaci fertygacji. Wielkość do zimowania w przypadku skalnicy mniej niż w przypadku Floxa.
około 80-90%. Tu też lekko będzie zależało to od odmiany i od doświadczeń i systemu nawożenia u klienta. Podobnie jak w poprzednich gatunkach jest możliwość skalania, natomiast ta sama zasada. Sadzimy to tak, aby nie musieć tego skalać, żeby nie podwyższać sobie niepotrzebnych kosztów produkcji i tak naprawdę nie utrudniać sobie. Co jest niezmiernie ważne, bo każda taka, przy każdym z gatunków jest zawsze jakiś taki kluczyk, drobna rzecz. Ważny jest, bardzo ważny jest dobór odmian w skalnicy. Dlatego, żeby dobrze spasować się rzeczywiście z na przykład z flocem, jeśli Państwo go produkują w dużych ilościach, wtedy ten termin jest bardzo ważny, ale też i z pełnym, z czasem chwytnienia i z mrozoodpornością. Tak wygląda produkcja skalnicy do zimowania przygotowana. To jest akurat Pixie Pan Red po prawej stronie. 80% doniczki. Proszę mi wierzyć, w zupełności wystarczająco. I na zdjęciu po lewej stronie sadzonka skalnicy. Tak wygląda prawidłowa sadzonka. Tutaj w przypadku Pixie Pan jest to też specyficzna odmiana, ponieważ ona ma bardzo silne krzewienie od podstawy, co zresztą widać po samej sadzonce. A to jest skalnica prowadzona w uprawie na kontenerowni bez przykrycia. Również zima 2021, również ze śniegiem, bez problemu z zimowaniem. Podpowiem jedną rzecz. Zimowanie na kontenerowni, jeśli mają Państwo możliwość, a chcą Państwo na kontenerowni, nie mają Państwo możliwości wstawienia ich do obiektu, możliwości oczywiście przyspieszenia produkcji tych bylin, jeśli chodzi o samokwitnienie. Nie mówię tu o przykrywaniu samą agrowłókniną, natomiast dlatego, że ona ma też swoje wady i ograniczenia. Jest nieprzepuszczalna, trzeba by ją za każdym razem zdejmować, przykrywać i to też utrudnia i przedraża produkcję. Jest coś takiego jak multiklima. To wygląda jak taka siatka, którą przykrywa się byliny wczesne wiosenne bez szkody dla samych roślin. Ona nie uszkadza ich mechanicznie, ona jest przepuszczalna, natomiast utrzymuje pod tą siatką wyższą temperaturę i to są różnice ponoć nawet do 2-3 stopni, ale przede wszystkim chroni przed zimnym, suchym, mroźnym wiatrem, co zabezpiecza wszystkie byliny przed suszą fizjologiczną i przed przemrożeniem. To jest niezmiernie ważne w tym okresie takim wiosennym, a nawet późnowiosennym. Ostatnim smaczkiem, który zostawiłem tak na koniec, jest goździk. On jeszcze parę lat temu nie do końca dałoby się zaliczyć do tych bylin wczesnowiosennych, dlatego że nie wszystkie odmiany dokładnie zimowały. W tej chwili tych odmian się zrobiło sporo. Gatunek należący botanicznie do roślin jednorocznych lub wieloletnich z rodziny goździkowatych pochodzi z południowej Europy. Obecnie ta łatwość krzyżowania powoduje powstanie takiej masy międzygatunkowych kreacji, że zimują one spokojnie w warunkach północnej Polski bez problemu nawet na kontenerowni. Roślina darniowa, tworząca mniej lub bardziej zbite kępy, najczęściej wybiera się oczywiście do uprawy te, które mają tą wysokość 15-20 cm, żeby też nie komplikować Państwu produkcji i żeby pasowały one do tego segmentu bylin wczesnowiosennych. Pędy, co ważne, bardzo często w tych odmianach dobrze zimujących pokryte woskiem i nadającym sino-zielony kolor. Zwracam na to uwagę, dlatego że czasami przy próbie zabezpieczenia przeciwgrzybowego jakichś roślin, to te o pokrytych woskiem liściach powinny być zabezpieczane troszkę większymi dawkami, szczególnie środków przeciwgrzybowych, ponieważ wosk zabezpiecza przed wchłanianiem się, utrudnia wchłanianie się takich substancji aktywnych. Cele hodowlane dla goździka. Nowe kolory. Wyrównanie poszczególnych serii w całym spektrum kolorów, tak aby można było tworzyć całe spektrum kolorów i asortyment już po konkretne zamówienia Państwa klientów docelowych pod centra ogrodnicze. No i oczywiście mrozoodporność. Czas kwitnienia. Nie liczyłbym raczej na kwiecień, to raczej jest początek maja, cały maj. Zdecydowałem się jako taki smaczek na końcu z tym goździkiem, dlatego że to jest świetny towar akcyjny, czyli na ofertę taką przygotowaną pod centra ogrodnicze, świetnie sprzedający się na giełdach pod kątem Dnia Matki, w zależności od odmiany. Oczywiście utrudnieniem jest to, że goździk jest bardzo wrażliwy na ilość światła w produkcji, w związku z czym, jeżeli zdarzają się lata, niestety tak jak w tym roku, gdzie ilość tego światła jest mała, może to kwitnienie wyjść później. Oferta Florenzis obejmuje w tej chwili 3-4 serie odmianowe, które mogą z powodzeniem zimować, być produkowane na zimno z przezimowaniem, w tym też na kontenerowni, bo jest tam i dinietta, która jest od lat produkowana
i jest Best Friends Forever. Taka nowa odmiana zielonolistna, bardzo króciutka, ale rewelacyjnie obficie kwitnąca. Ja zdecydowałem się na typowo siwolistne odmiany bylinowe, które dobrze zimują w naszych warunkach. To jest Silver Stars. To też jest seria, która jest cały czas uzupełniana. W tej chwili w asortymencie są cztery odmiany. Dwie, tutaj te najbardziej chyba czerwonawe, czyli Supernova i Flattered Burst, nieco wyższe, bo w granicach 15-20 cm, bardzo obficie kwitnie. Typowe odmiany właśnie pod taki towar akcyjny pod kątem niematki. Dwie wczesne odmiany, Arctic Star i Aztec Star, które świetnie zagęszczają się na doniczce 11-12, ale naprawdę też świetnie rosną na doniczkach takich typu 14-15, nawet do 2-litrówki. Przy czym wtedy należy te odmiany wszystkie posadzić o 2 tygodnie wcześniej. Krzewiące się samodzielnie od samego dołu. Tu mam przykład takiej 11. Proszę. Mamy połowę kwietnia, świetnie wykwitnięty towar. Krótki, gęsty, żadnego skarlania. Jedna sadzonka. Goździk w przeciwieństwie do tych trzech wcześniejszych gatunków. Rzeczywiście można sadzić na tą większą doniczkę, nawet 2-litrówkę. Świetnie będzie ją zarastał, przy czym należy pamiętać, żeby to było osadzenie 2 tygodnie wcześniej. Bardzo dobrze sprawdza się ta doniczka 1,5-2 litry, o której wspominałem. Substrat torfowy, dokładnie takim samym pH, czyli standard 5,8, 6,5. Bardzo podobne nawożenie, w związku z czym pasuje do całego tego układu bylin czystych rozsennych. I z założeniem też tej modyfikacji na połowę dawki osmokotu i z uzupełnieniem w postaci fertygacji, w postaci nawożenia gotowymi mieszankami najczęściej nawozów przygotowanych na przykład przez ICL, to świetnie tu pasują, ponieważ nie wymuszają na klientach, na ogrodnikach jakby tworzenia własnych mieszanek i bazowania na czystych składnikach, bo nie każdy jeszcze jest na tym etapie, ale ułatwiają planowanie tego nawożenia w kolejnych etapach i kontrolę wzrostu przez to. Ważne przy goździku, dobór odmian ze względu na mrozoodporność. Naprawdę proszę uważać, bo jest ogrom odmian, a niestety duża część z nich nie zimuje. Podobnie jak Flox, też goździk nie znosi nadmiaru wody zimą. A to przykład goździka dokładnie też zimowanego. Ta sama kontenerownia, zima 2021, tu akurat Ginetta, bez problemu na kontenerowni. To jest właśnie tu po lewej stronie doniczka, sadzonka goździka, tak powinna wyglądać prawidłowa, tu może nie do końca, bo nie powinna być spąkowana, ale powinna być silnie rozkrzewiona. No i po prawej stronie tak wygląda na wiosnę doniczka, tu jest chyba 16, akurat 1,5 litrówka, na okresie wczesno-wiosennym produkcyjnym, już wystawiona na kontenerowni. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do zadawania pytań, do kontaktu przede wszystkim z firmą i życzę Państwu tak spakowanych, gęstych i kwitnących wózków z goździkiem, ale i ze wszystkimi bylinami wczesnowiosennymi. No i sprzedaży i jeszcze raz sprzedaży. Na zdjęciu cały zespół Florenzis, pozostający do Państwa dyspozycji. Kontakt, adres mailowy, telefony. Dzisiaj w erze sieci można nas znaleźć chyba w tej chwili wszędzie. Dziękujemy bardzo, Adamie, za solidną dawkę wiedzy. Niewątpliwie myślę, że prezentacja produktów na żywo też wzbogaciła Twoją wypowiedź. Poprosimy teraz o przedstawienie zaleceń albo możliwości nawożenia bylin wiosennych Piotra Chmielowca z firmy ICF. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu naszym wieczornym, chyba wieczornym. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrwają tą chwilkę w moim towarzystwie. Postaram się pokrótce przedstawić naszą wizję jako ICL-a nawożenia tych bylin kwitnących wczesną wiosną. A tytułem wstępu jaki jest cel produkcji roślin, należałoby się zastanowić. Na pewno każdego ogrodnika interesuje bezpieczna produkcja, wysoka jakość, która będzie się przekładała później na zbyt, na cenę oferowanego towaru. Na pewno ograniczenie kosztów, robocizny, bo
z wieloma producentami spotykam się, każdy to podkreśla, jak trudno jest znaleźć rzetelnego pracownika do ogrodnictwa. Wiele ogrodnictw boryka się wręcz z brakiem siły roboczej, nazwijmy to, w ogrodnictwie i to należy zawsze brać pod uwagę, planując produkcję. Ułatwienia systemów produkcyjnych, czyli nie bać się nowoczesności, wchodzić w nowoczesność, wchodzić w mechanizację, jak tylko kto ma taką możliwość, nie bać się tych sprawdzonych rozwiązań. No i na końcu liczy się ta właśnie ta satysfakcja z tej produkcji. Cieszy się ogrodnik, gdy krótka sprzedaż, mata pusta, sprzedane, może wchodzić z następną uprawą. Co jeszcze można wziąć pod uwagę, planując produkcję? Produkcja roślin to jest jakby bardzo złożony system. Składa się z wielu klocków, które należy dopasować do siebie i wtedy jak te puzzle wszystko pasuje do siebie i osiągnie się sukces. Zastanawiamy się, jaki na początku produkcji, jaki chcemy system. Czy to ma być standard, czy towar promocyjny, czy jak Adam wspomniał, towar premium. I to należy przed ruszeniem produkcji mieć przemyślane, poukładane. Później miejsce produkcji. Tutaj w przypadku, jak też jeszcze na początku Ilona wspomniała, te rośliny są alternatywą dla roślin, nazwijmy to ciepłolubnych, gdzie wstrzelamy się w to jakby wolne miejsce w obiekcie czy przy obiekcie, uprawa na kontenerowni. I jakby wchodzimy, poszerzamy tą portfolio swojej sprzedaży w gospodarstwie. System podlewania, no to akurat tutaj w przypadku tych roślin jest może mniej ważnym elementem, bo jeżeli są podlewane na kontenerowni, to tylko możemy podlewać z góry. Ważnym elementem, jakby podstawą przy planowaniu produkcji, to jest poznanie jakości używanej w gospodarstwie wody. Jest to, wydaje mi się, jak na razie bardzo mały element poznany i mało ogrodnictw jeszcze przywiązuje wagę do tego aspektu w produkcji. Na tym się skupię za chwilę. Później kolejnym jest wybór odpowiedniego, czynnikiem jest wybór odpowiedniego podłoża do produkcji. Naprawdę używajmy dobrych podłoży, przepuszczalnych, dopasowanych do danej produkcji w gospodarstwie. Nie? Przedostatnim, też ważnym elementem składowym produkcji jest odżywianie roślin. Jakimi nawozami będziemy odżywiać, karmić rośliny? Czy nawozami w postaci nawozów otoczkowanych, gdzie sól będzie przenikała do podłoża, czy nawozami rozpuszczalnymi w oparciu o fertygację. No i ważny na koniec element, ochrona i modne ostatnio biostymulatory, które też wydajnie pomagają tą produkcję prowadzić i zabezpieczać wręcz sukces, czy osiągnąć ten sukces przy produkcji tychże roślin. Wracając do jakości wody, na co należy zwrócić uwagę? No jakie główne elementy? Wartość EC, czyli ile składników możemy przy tym podlewaniu, skupmy się przy podlewaniu, możemy podać roślinie bezpieczną wartość. Jeżeli mamy wysokie EC wody, no to wtedy zawężamy sobie pole działania, pole do karmiania roślin nam się bardzo zawęża. Wartość pH wody też jest bardzo ważna, bo później to, jeżeli mamy wodę za wysokim pH, no to też później wiele rzeczy nam się wydaje, że coś się dzieje, szukamy rozwiązań, a to wystarczy tylko zrobić analizę wody i wtedy nam wiele problemów by się rozwiązało. Jeżeli mamy taką analizę, to widzimy relacje pomiędzy składnikami, balast a składniki odżywcze. Źródło wody, jeszcze raz, bardzo ważne. No i mało może doceniane, ale też bardzo ważny poziom węglowodanów.
wodorowęglanów, przepraszam, wodorowęglanów HCO3 w wodzie. Jego wysoka zawartość wpływa później na pH podłoża, bo one wręcz się kumulują, powodują wzrost pH w podłożu, które przekłada się później na nieprzyswajanie wręcz żelaza czy ograniczanie pobierania jego. No i zawartość soli balastowych. I z jakimi problemami możemy się spotkać, używając nieodpowiednią wodę? Czy rodzaje wody? Mamy dwa główne, można powiedzieć. Woda twarda, niska rozpuszczalność nawozów, często właśnie, jak wspomniałem wcześniej, wysokie EC tejże wody, stąd, jak powiedziałem, mało miejsce na składniki odżywcze właściwe, które są w nawozach, wzrost pH podłożu i wzrost EC, także w podłożu, to jest to bardzo niebezpieczne, spadek dostępności składników odżywczych, no i wytrącanie się wręcz składników odżywczych. Woda miękka, wydaje się super woda, super rozwiązanie, ale najczęściej taką wodę, no jest to w postaci deszczówki, najprościej objawy niedoboru wapnia. Wapń jest, można powiedzieć, nieraz niedocenianym też składnikiem odżywczym, bardzo ważny przy produkcji we wczesnym etapie, żeby ten poziom wapnia był jak najbardziej optymalny dla każdej grupy roślin. Objawy niedoboru magnezu, bo te dwa pierwiastki jakby są ze sobą bardzo powiązane. No i mała pojemność buforowa, szybkie zmiany pH wody, nie jest to stabilne. Może to w przypadku uprawy bylin wczesnowiosennych jest ta pojemność buforowa mniej ważna jak w przypadku uprawy roślin w podłożach inertnych, ale też należy na to zwrócić uwagę. I jeszcze do wody naprawdę zachęcam do robienia, jeżeli ogrodnictwo dużo tej wody zużywa, robienia raz w roku takiej analizy przed ruszeniem produkcji czy po skończeniu produkcji, w zależności kto co produkuje, zrobić analizę, zainwestować parę złotych w taką analizę i mieć pewność, mieć pełny obraz, z czym mamy do czynienia. Jeżeli będziemy widzieli, z czym się borykamy w gospodarstwie, wiele problemów można wcześniej rozwiązać. My ze swojej strony jako ICL doradzamy, konsultujemy, pomagamy wręcz, co z tą wodą można zrobić, czego użyć, czego unikać. Proszę się tylko do nas zwrócić, a będziemy starali się pomóc jakby w doborze odpowiednich nawozów do wody, którą Państwo używacie w gospodarstwie. I teraz przechodząc już jakby do sedna mojego wystąpienia, rodzaje nawozów. My ze swojej strony możemy to podzielić na dwie grupy. Nawozy otoczkowane długodziałające i nawozy rozpuszczalne w wodzie. Tu mają Państwo zawsze wybór, czy decydować się właśnie na tak zwane kulki i mieć prawie spokój w produkcji lub budować systemy nawadniania w oparciu o proste rozwiązania, iżektor, czy dozatron, czy wręcz komputery nawożeniowe i opierać się albo o gotowe MPK-i, lub budować pożywkę w oparciu o nawozy pojedyncze, a podstawą tego jest zawsze analiza wody. I wracając do nawozów otoczkowanych. Nasza firma, nieskromnie powiem, jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój technologii otoczkowania. Już od 1967 roku datuje się jakby pierwsze wprowadzenie na rynek nawozów otoczkowanych. Był to pierwszy osmokot w granulce zamknięte MPK i później stopniowo wraz z rozwojem technologii były dodawane kolejne możliwości zamykania w otoczce
nakładania tej otoczki i na granule nawozu różnych rzeczy, które powodują, że ta sól zawarta w granuli jest w ten czy inny sposób uwalniana i dostępna dla roślin przez cały okres wegetacji lub w pewnych okresach wegetacji. I najnowszym naszym takim rozwiązaniem wprowadzonym do obrotu, do zakupów jest Osmokot 5, najnowsze nasze dziecko. I te wszystkie nawozy otoczkowane, kontrolowanym uwalnianiu, to zawsze one jakby sednem, źródłem są informacje od ogrodników. Co ogrodnik oczekuje w nawożeniu od takich nawozów? Jakie efekty chcą osiągać? Dzięki rozmowom z Państwem te informacje zawsze zbieramy, później przekazujemy i nasi szpece od innowacyjności starają się to przełożyć na nowy nawóz, niepowtarzalny, bezpieczny w produkcji. Jak tu Adam powiedział jeszcze wcześniej, chyba najbezpieczniejsze na rynku. I teraz pokrótce jakby te dwa główne nasze konie pociągowe, nazwijmy to Osmokot Exact i Osmokot 5. Czym się one jakby różnią od siebie? Osmokot Exact, standard, nawóz trzeciej generacji, sprawdzony z wieloma tam zmianami od długości działania od 3 do 4 miesięcy, skończywszy na 12-16 miesięcy, a nawet jeszcze dłuższych, to przy produkcji szkółkarskiej. Osmokot 5, najnowsze nasze rozwiązanie, piąta generacja, jeżeli chodzi o nawozy otoczkowane, o nowa całkiem otoczka, nowe spakowanie makro i mikroelementów w otoczce. Najbezpieczniejszy nas obecnie produkt, który ma z czasem, czy nawet już zastąpił równie bezpieczny czwartej generacji nawóz high-end. Jeszcze gdzieniegdzie u dystrybutorów można nabyć ten nawóz, który cechuje ten high-end, bardzo małe uwalnianie na początku, a później w końcówce produkcji wzrasta dostępność składników odżywczych. Podobnie ta zasada jest zachowana w Osmokocie 5. Przy Osmokocie 5 też jest cała gama długości działania od 3-4 na 8-9 miesięcy dostępności. I co jest takiego specyficznego w tym naszym najnowszym rozwiązaniu Osmokot 5? Jak już wspomniałem wcześniej, zawiera wszystkie cechy Osmokotu high-end, czyli tej technologii podwójnego otoczkowania. Krzywa uwalniania jest w postaci takiej litery S, czyli na początku bardzo mało, później wraz z długością działania dostępność składników pokarmowych wzrasta w podłożu, jest dostępna dla roślin. Wręcz te składniki pokarmowe są pobierane wydajniej i efektywniej. Takim unikalnym systemem zawartym w tym produkcie, jeżeli chodzi o Osmokot 5, jest dostępność mikroelementów. Jest to zoptymalizowana dostępność mikroelementów, system tak zwany OTA. Bardzo, bardzo ważny, który za chwilę jeszcze więcej o nim powiem. A teraz, jeżeli chodzi o samo tempo uwalniania, proszę spojrzeć na ten diagram, na ten wykres. Ten ciemnoniebieskie słupki pokazują nam uwalnianie soli z granulki w standardowym naszym produkcie, jakim jest Osmokot Standard. Czyli widzimy początkowo mało, później wzrasta, wzrasta, wzrasta i pod koniec osiąga jakby długości deklarowanej coraz większe. Nie zawsze ten system uwalniania się sprawdza, w zależności, jeżeli to są rośliny bardzo wrażliwe na początku na zasolenie, to ten system nie do końca się, można powiedzieć, sprawdza. Stąd były właśnie
pytania, sugestie ogrodników, zróbcie coś innego, bardziej bezpiecznego dla roślin w początkowym okresie, ażeby też więcej później składników można było dostarczyć roślinie w końcówce produkcji. Takim rozwiązaniem, taką odpowiedzią była technologia podwójnego toczkowania granul i nawozy z serii high-end. Naturalnym jakby następcą tego high-endu, osmokotu high-endu jest osmokot 5, gdzie ta krzywa uwalniania jest w postaci literki S i na początku bardzo wolniutko się uwalnia, a później wraz z tempem, jakby wzrostem rośliny, ta sól wycieka z tej granulki w większym stopniu i pod koniec produkcji już się osiąga swoje jakby maksimum i dostępność dla roślin w podłożu. Wracając do tego poziomu mikroelementów, do tego systemu OTA. Jakby popatrzeć literalnie, porównać składy 1:1 mikroelementów w najnowszym osmokocie 5, a w hajencie, no to widzimy, że w osmokocie 5 jest ich mniej. A dlaczego mniej? Bo są w postaci schelatowanym. I to powoduje, że one są bardziej dostępne, bardziej przyswajalne dla roślin niż w postaci, które są zawarte w hajencie. Stąd ich ta mniejsza zawartość w osmokocie piątce. Ci producenci, którzy porównywali przed wprowadzeniem tego nawozu na rynek, zauważyli, że rośliny są jakby z taką większą głębią w wybarwieniu. Cechuje je jakby taka, wręcz mówią, no te rośliny się śmieją, uśmiechają się do nas na kontenerowni czy w obiekcie, że te mikroelementy właśnie, jakby niektórzy mówią, pastują tą roślinę i ta roślina jest naprawdę super, super, super wygląda. Że no, nawet w przypadku chryzantem, może to nie jest główny temat tego dzisiejszego spotkania, ale ta chryzantema nawet o pół tonu ma intensywniejszą barwę, ciemne, zielone i również później same kwiaty są intensywniej wybarwione. Dlatego zachęcam do stosowania tego osmokotu 5 w uprawie roślin w swoich gospodarstwach. Ale teraz przejdźmy do zasadniczego tematu tych roślin bylin kwitnących wczesną wiosną. Tutaj, jak już Adam wspomniał, dzięki Adam, najlepszym rozwiązaniem jest wybór osmokotu Hajka z przewagą potasu w okresie uprawy. Dzięki temu, że wybierzemy ten produkt z naszego portfolio, zapewnimy roślinom kompaktowy wzrost, dobre wybarwienie tych roślin. Potas, wysoki potas będzie powodował też zwiększoną mrozoodporność, a wiosną będzie powodował, że te rośliny będą intensywniej kwitły. I tutaj w przypadku tych roślin to najczęściej polecaną opcją jest nawóz 5-6-miesięczny o takiej długości działania. W średniej dawce, tak jak Adam tam wspominał, od 2,5 do maksymalnie 4 gram. I tutaj to też zależy od jakby doświadczenia danego ogrodnika, na którą dawkę się zdecyduje, czy maksymalną, czy tą średnią. Nieraz spotykam się z takim stwierdzeniem u ogrodników, że dałem te kulki, ale jakoś słabo działają. Ale to zadaję pytanie, ale dlaczego słabo dają? Jaką dawkę dałem? Dałem 1,5 gramy, słaby nawóz. No to wiecie, jeżeli da się nie rekomendowaną dawkę, nie nawet 1/4 tej, 1/3 tej dawki, no to nie oczekujmy, że ten efekt będzie zadowalający. Jeżeli ktoś jakby
obawia stosowania nawozów spowolnionych, otoczkowanych, no to zróbmy właśnie tą bazę, ale intensywnie uzupełniajmy te potrzeby pokarmowe roślin w oparciu o nawozy jakby rozpuszczalne w wodzie. Wtedy mamy tą pewność, że będzie wszystko w porządku. Nawozy rozpuszczalne, na co należy zwrócić innym systemem jakby przy produkcji, to opieranie się o nawozy rozpuszczalne w wodzie. I tu mamy w swoim portfolio dwa rozwiązania. Nawozy Peters, mówią niektórzy, że są Mercedesy, najbardziej wydajne, o najniższym EC dostępnym jakby wśród nawozów na rynku. I tu jest ich podział też na dwie grupy. Nawozy jakby do każdej rodzaju wody i nawozy Peters Excel do dwóch grup wody, do wody twardej i do wody miękkiej. Ale tu znowu też kłania się ta analiza wody, żeby ją znać i wtedy można o te nawozy oprzeć zalecenia uprawowe, które możemy przygotować. Drugą grupą nawozów, nazwijmy to ekonomicznych, są nawozy z serii Universal i też z podziałem na te trzy grupy, do wody jakby normalnej i później do wód trudnych, hard water i soft water, czyli do wody twardej i do wody miękkiej, też z grupy Universali. Nieraz moi klienci mówią, że wolą stosować Petersy, te droższe nawozy, z uwagi na to, że mniej ich zużywają, mimo to, że ich cena jest wyższa niż w porównaniu do Universalu, ale są bardziej efektywne. Mają więcej łatwiej przyswajalnych mikroelementów i ten czas nawet produkcji roślin jest później krótszy. Taką wisienką na torcie, można powiedzieć, są nawozy, czy nawóz z grupy Micromax Premium, nawóz stosowany jako dodatek do podłoża, gdzie stare przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego przy przygotowaniu podłoża, przy przygotowaniu produkcji zalecamy jako dodatek tego nawozu, żeby zabezpieczyć ewentualne później niedobory mikroelementów, które mogą wynikać właśnie z tej, bo znowu, słynnej złej wody. I tutaj, gdy damy taką dawkę 150 do 200 gram na kubik, na metr sześcienny, mamy pewność, że te mikroelementy będą dostępne przez cały sezon uprawowy danej grupy roślin. I tutaj dla tej grupy roślin, o której tu dzisiaj mówimy, dla tych bylin wczesnowiosennych, takim najprostszym schematem w uprawie byłoby zastosowanie około 3 gram, czy 3 kg osmokotu HK z przewagą potasu na metr sześcienny, plus do tego 150 gram mikromaksu premium do podłoża, wymieszanie w to i w to sadzenie sadzonek tychże bylin. Ewentualnie, jeżeli ktoś będzie później obserwował jakieś mankamenty w swojej produkcji, może interwencyjnie zastosować to nawożenie uzupełniające w oparciu o nawozy rozpuszczalne, stosowane tam w stężeniu 0,1. Jak mówię, Petersy będą szybszym rozwiązaniem, szybszym działającym nawozem niż Universale. I to, co też Adam wspomniał na początku przy Aubriette, że nie bać się używania tych nawozów startowych z przewagą fosforu. Po posadzeniu, nawet pierwsze podlewanie, dać ten roztwór nawozu z przewagą fosforu, żeby stymulować ten rozwój tego systemu korzeniowego, żeby rośliny jak najszybciej jakby wyrosły w podłoże, w doniczkę.
Osmokot zastosowany do uprawy mniej więcej po 2 tygodniach zaczyna dopiero jakby prawidłowo działać, uwalniać składniki pokarmowe. I dlatego warto stosować tą stymulację w początkowym okresie produkcji. Jeżeli ktoś nie chce używać tych nawozów otoczkowanych o kontrolowanym uwalnianiu, to przy systemie w oparciu o nawozy rozpuszczalne, to wiadomo, budujemy masę, czyli zieloną, czyli nawozy z przewagą azotu lub równy stosunek azotu do potasu, a pod koniec już wegetacji, nawet już w połowie października stosować nawozy ze znaczną przewagą potasu, żeby podnieść tą mrozoodporność roślin i żeby je dobrze przygotować, wyciszyć wręcz do okresu spoczynku, do zimy. A wczesną wiosną, gdy ruszy wegetacja, pierwsze podlewanie może być właśnie znowu takim równym stosunkiem azotu do potasu, na przykład uniwersolem niebieskim. I następne już wszystkie do momentu kwitnienia znowu przewagą potasu. Tutaj takim fajnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie Petersa Combisola lub plant finishera w końcówce, gdy już widać jakby kolor płatka, żeby jeszcze podnieść to bardziej wybarwienie tychże roślin na kontenerowni. I jeszcze jedną, ostatnią wisienką, takim smaczkiem jest osmokot Kalmak. Może wzbudzi to u niektórych ogrodników uśmiech, że ten produkt jest mało dostępny, ale jest, zdarza się, że go mamy w ofercie, jest tak unikatowym nawozem, że szybko jakby znika z półek i kto raz go zastosował w produkcji, to zawsze będzie go dodawał. Jak wspomniałem, wapń jest bardzo ważnym pierwiastkiem w całym odżywianiu roślin. Gdy go brakuje, no to roślina wręcz cierpi, mało się rozkrzewia, mało rozgałęzia. Zastosujemy ten produkt jako dodatek do naszego systemu uprawowego. Można go włączać i do produkcji na osmokocie, i można go włączać przy produkcji w oparciu o tylko nawozy rozpuszczalne. I dawka tego nawozu to jest 1 kg na metr sześcienny i naprawdę rośliny będą wdzięczne, jeżeli zastosujemy tenże produkt w naszej uprawie. To tak pokrótce starałem się przybliżyć nasze produkty, nasze portfolio szerokie, które możemy jakby ulokować przy tej grupie roślin. Zachęcam do kontaktu z nami. Tak jak powiedział Adam, jesteśmy dostępni online i na żywo. Nasz zespół składa się z 4 osób. Ja reprezentuję południową, zachodnią część Polski, Janusz Wejkowski północno-zachodnią, Karol Szymański środek z północno-wschodnią częścią i Janusz Krukol południową wschodnią część naszego kraju. Zachęcam do kontaktu ze mną, z naszymi kolegami. Na pewno będziemy służyli Państwu pomocą. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, Piotrze. Chciałabym teraz zadać pytania, może jak jesteś ty jeszcze na łączach, to najpierw do ciebie. Pytanie od pani Katarzyny. Czy temperatura ma znaczenie przy osmokocie? Zawsze. Zawsze jakby tak od początku. My w swoich nawozach podajemy deklarowany czas uwalniania, załóżmy 5 do 6 miesięcy. Skąd to się bierze? To jest jakby pomiar laboratoryjny. Jeżeli zrobimy taką granulkę, otoczymy ją odpowiednią otoczką i później ta deklarowana średnia długość uwalniania zależy od temperatury, jaka panuje w doniczce. Nie w otoczeniu, tylko jako średnia dobowa temperatura w doniczce.
i ta długość działania oparta jest o średniodobową temperaturę w podłożu. I ta deklarowana temperatura to jest 21 stopni i przy tej dobowej temperaturze jakby następuje uwalnianie składników pokarmowych. Często niektórzy ogrodnicy mówią, a osmokot jest niebezpieczny, bo przy wysokiej temperaturze nie ma kontrolowania, szybko się uwalnia, dużo soli, no wręcz pali mnie rośliny, co to jest złe rozwiązanie. Nasze produkty nie tylko stosujemy w naszym klimacie. Nasza fabryka jest jedna, prawie na pół świata. W Holandii jest umieszczona produkcja i produkujemy ten sam typ nawozu 5-6-miesięcznego i na warunki Polski, południowej Francji, Włoch, Turcji jest jeden ten sam osmokot. I proszę mi wierzyć, we Włoszech na pewno jest większa dobowa średnia temperatura niż w Polsce. Już nie mówię teraz o jakby o produkcji tej wiosennej, czy jesienno-wiosennej, jeżeli mówimy o dzisiejszym temacie, ale w przypadku już lata ma to duże znaczenie. Jest to bezpieczne, ale warunek jest jeden. Przy tak wysokich dobowych temperaturach, jak jest czy w podłożu, ważnym i często zapominającym zabiegiem jest przelewanie, żeby nadmiar tej soli, gdyby się pojawiła, przepłukać, dostarczyć tego nośnika, jakim jest woda, żeby te składniki, które się uwolnią z tej granulki, były transportowane, pobierane przez rośliny. Jest to wszystko skorelowane jakby z fizjologią rośliny. Gdy jest większa temperatura, intensywniejsza, to w roślinie wszystkie procesy, jak jest słońce, wszystkie procesy życiowe w roślinie przebiegają szybciej. I ona potrzebuje więcej składników, gdy jej dostarczymy. I wtedy te składniki, część oczywiście nadmiar, będą wypłukane, a część będą wbudowane w roślinę i będziemy mieli szybszy wzrost takiej rośliny. Dziękuję. Mam nadzieję, że Pani Katarzyna jest usatysfakcjonowana odpowiedzią. Drugie pytanie do Ciebie, Adamie, od Pani Karoliny. Które z bylin kwitnących wczesną wiosną będą sprawdzały się w nasadzeniach miejskich? Wiadomo, że są to dość trudne warunki do prawidłowego wzrostu, a najbardziej oczekiwany jest efekt uzupełniający, na przykład krzewy i krzewinki zimnozielone. To może zacznę z drugiej strony. Pytanie, co chcemy uzyskać takim nasadzeniem? Dlatego, że byliny wczesne wiosenne są takim produktem kwitnącym w tym okienku takim sprzedażowym, powiedzmy w okresie 4-6 tygodni, kupowanym w centrach ogrodniczych w sposób taki bardzo kompulsywny. Klienci wchodzą, zresztą my sami mamy to, wchodzimy do centrum ogrodniczego, kupujemy coś, wow, bo jest piękne, kwitnące. W terenach zieleni niestety ta cecha nie do końca się sprawdza. One są fajne, ale to może być tylko i wyłącznie uzupełnienie do całości nasadzeń, dlatego że to kwitnienie, powiedzmy, będzie trwało 4-6 tygodni i co dalej? Jeśli miałoby to być jako uzupełnienie, spotkałem się z nasadzeniami w terenach zieleni z flochem i z żagwinem, natomiast są to rośliny trudniejsze do utrzymania. Wbrew pozorom, to, że te warunki będą skąpe tak naprawdę i te tereny jako podłoże do produkcji czy do uprawy jest tam skąpe, to wbrew pozorom może nawet pomóc tym roślinom. Flok, z którego widziałem w terenie miejskim, wyglądał naprawdę bardzo dobrze. On stworzył całe kobierce tak naprawdę na rabacie, ale był tylko wąskim pasem, który stanowił uzupełnienie jakby całej kompozycji, kwitnącym w tym okresie powiedzmy 6 tygodni i był otoczony innymi roślinami. Mhm. Czyli można jak najbardziej je wykorzystywać, ale... Myślę, że najbardziej pasuje Fox. Mhm. Ale z uwzględnieniem tego, że to jako uzupełnienie. Pojawiły się też pytania, może stricte niezwiązane z webinarium, ja już bezpośrednio na czacie Państwu odpowiedziałam. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś, proszę o mail na adres kontakt@szkolkarstwo.pl. Tymczasem bardzo dziękujemy naszym prelegentom za porządną porcję wiedzy.
Państwu dziękujemy za uczestnictwo i zainteresowanie naszym spotkaniem. Mamy nadzieję, a przepraszam, jeszcze się pojawiło jedno pytanie do Adama. Właśnie. Od pani Joanny, czy mogę prosić o powtórzenie optymalnych terminów sadzenia dla omawianych roślin? Okej. To pierwsza uwaga. Proszę pamiętać, że mówię to z perspektywy jakby północnej Polski. Ale dla żagwinu, w zależności od odmiany, północna Polska w większości sadzi przy założeniu, że ta produkcja będzie się odbywać w systemie sadzone na doniczku 11-12, czyli do jesieni, do etapu, kiedy chryzantema jest w obiektach, zostaje na kontenerowni, a chryzantema jest wstawiona do obiektu i w obiekcie pozostaje już do etapu kwitnienia. To w takim układzie żagwiny na północy Polski sadzimy w terminach koło 33 tygodnia mniej więcej, średnio. 33-35 bezpośrednio w obiekt. Południe Polski będzie to robiło o jakieś 2 tygodnie później, czyli 35-37, a w ciepłych obiektach nawet myślę, że 39 ma rację bytu. W przypadku floksa, który rośnie, subulaty, który rośnie troszeczkę wolniej, te terminy będą wyprzedzały żagwin o jakieś 2 tygodnie, czyli floksa należy posadzić na północy Polski w terminach 29-31 tydzień. Południe Polski, Wielkopolska, myślę, że może spokojnie tego floksa posadzić niczkę 11 w terminach gdzieś mniej więcej koło 33-35 tygodnia. Skalnica, 33 tydzień zasadniczo na północy Polski, na południu myślę, że 35-37 tydzień, w zależności od zmiany, ale tu generalnie polecam naprawdę kontakt z naszymi przedstawicielami, dlatego że tu ważne jest jednak wsparcie firmy, od której nabywają Państwo sadzonkę, dlatego że możemy rozwiązać masę problemów, zanim jeszcze Państwo posadzą te rośliny i doradzić z precyzyjnym posadzeniem terminów i dobraniem konkretnych odmian, żeby nie popełniać się potrzebnych błędów, bo jedziemy z Państwem na jednym wózku i nam też nie zależy, żebyście mieli, żeby u Was rośliny lądowały na kompoście. My chcemy też, żebyście te rośliny w 100% sprzedawali na koniec sezonu. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Nasi uczestnicy się teraz uaktywnili, za co dziękujemy. Pytanie następujące. Jakie są zalecenia, jakie są rady odnośnie ochrony goździków przed plamistością? To znaczy powiem, nie chciałbym tutaj podawać konkretnych środków chemicznych, to bardziej polecam wtedy kontakt przez grupę, może rozmowę o roślinach ozdobnych, bo tam ta wymiana informacji jest bardzo dynamiczna rzeczywiście i widać, jakie są doświadczenia też różnych klientów. Tych środków z reguły nie podajemy bardzo bezpośrednio z prostej przyczyny. Jak wiemy, w Polsce większość środków chemicznych rejestrowana jest głównie do upraw typowo rolniczych, a dział ogrodniczy jest bardzo mocno pomijany w tej kwestii, więc jakby nawet podawanie, nie wiem, czy do końca jest legalne, jeśli chodzi o substancje aktywne i nikt jakby oficjalnie za to nie bierze, nie weźmie odpowiedzialności. Natomiast jeśli chodzi o samą plamistość, typowo agrotechnicznie ważne będą dwie rzeczy, w sumie trzy. Pierwsze, dobór odmian, żeby one były rzeczywiście jak najbardziej odporne na same plamistości. Dwa, niesadzenie zbyt wcześnie, aby rośliny do zimy nie były przyrośnięte. Im bardziej przyrośnięta roślina, tym gorzej dla Państwa, bo tym bardziej będzie narażona na suszę fizjologiczną, na zagniwanie w trakcie, na wszelkie choroby grzybowe, w tym też wszelkie plamistości. I trzy, jeżeli do produkcji wybiorą Państwo odmiany stricte bylinowe, to nie ma konieczności ich przykrywania, w związku z czym w obrębie samej rośliny nie wzrasta wilgotność. Łatwiej będzie utrzymać samą zdrowotność. I tak na koniec jedna rzecz mi się nasunęła jeszcze, jak najbardziej wietrzone obiekty. Zdecydowanie jak najbardziej wietrzone obiekty. Dziękuję bardzo. I jeszcze kolejne pytanie do Ciebie. Jakie jest minimum zamówienia jednej odmiany? Generalnie minimum zamówienia jednej odmiany to jest jedna paleta, czyli tak naprawdę tyle, ile jest charakterystyczne w produkcji dla nas, dla jednej odmiany, dla floksów, skalnic i żagwinów. To są palety 180. Firma ma jakby minimum logistyczne, zakładające 25 palet na dostawę, ale to wszystko jest do omówienia jakby z moimi kolegami indywidualnie w
w rejonach, dlatego że to zależy od bardzo wielu czynników. To zależy od bliskości depotu, od, nie wiem, obsługi, od tego, zdarzają się klienci, którzy bazują na przykład w naszym dużym asortymencie rabatówki, a dla nich beliny są uzupełnieni, w związku z tym też nie będziemy ich obarczać zamówieniem 25 palet. To są wszystko sprawy bardzo indywidualne i tak staramy się podchodzić do klientów. Mhm. Czyli generalnie wskazany kontakt bezpośredni. Zdecydowanie kontakt. Mhm. Dobrze, nie pojawia się już więcej pytań, także jeszcze raz bardzo dziękuję prelegentom i Państwu za udział. Mamy nadzieję, że usłyszane informacje pozwolą Państwu teraz zoptymalizować schemat produkcji bylin wiosennych we własnym gospodarstwie. Dziękujemy jeszcze raz i do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo i do widzenia.